Komisji Nadzwyczajnej. Witam bardzo serdecznie Państwa na dzisiejszym posiedzeniu. Witam Pana Wicewójta, który zastępuje Pana Wójta w związku z urlopem. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam Państwa sołtysów. Witam serdecznie Pani i Panów Radnych. Jak również bardzo serdecznie mieszkańców gminy Głowia Wawrzęczycy. Proszę Państwa, sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Pana Wójta. Nam na pewno szczegóły za chwilę wytłumaczy. Ja chciałem tylko przypomnieć, że w związku z charakterem sesji dziś zajmujemy się i wyłącznie tematem, dla którego sesja została odwołana. Nie poruszamy innych tematów i inne tematy nie są przedmiotem naszego dzisiejszego posiedzenia. Proszę Państwa, żeby przejść do meritum, jeszcze tylko przypomnę, ile nas jest. Jest 10 radnych, czyli możemy prowadzić obrady. Nasza sesja jest prawomocna. Proszę Państwa, proponuję następujący porządek. Otwarcie sesji, następnie podjęcie uchwały sprawy wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zakończenie obrad. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, Pan Wójt. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo przepraszam za to zwołanie nadzwyczajne sesji. Panie Wójcie, jeszcze nie w tej chwili. Proszę usiąść. Jeszcze nie w tej chwili. Ja wiem, że Pan Wójt się denerwuje. Na razie musimy przyjąć porządek. Proszę bardzo. Nie widzę, zatem proszę Państwa, przekonujmy, czy są rozdane. Tak, wszyscy mamy. Chciałbym głosować, zatem proszę Państwa, jeśli nikt z Państwa nie chce zabrać głosu w sprawie porządku obrad, to proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa radny jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o wyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Bardzo dziękuję. Głosowało 10 radnych, wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Zatem porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. I bardzo proszę, Pan Wójt chciał zabrać głos. Proszę uczelnie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie jestem zdenerwowany, tylko nie uważam, myślałem, że już jest w tym punkcie głosowania. Chciałbym Państwa przeprosić na to zwołanie nadzwyczajnej sesji i wyjaśnić, dlaczego to spotkanie dzisiejsze. Proszę Państwa, przygotowując projekt uchwały i przedstawiając Państwu najpierw na komisji, potem na sesji, cały czas powtarzaliśmy, ja to też mówiłem, że naszą intencją jest wprowadzenie nowych stawek z dniem 1 lipca, dlatego że mieszkańcy nasi płacą opłaty za śmieci w sposób kwartalny i wprowadzenie w czerwcu tych stawek byłoby zamieszanie. Zresztą musimy tym mieszkańcom dostarczyć nowe blankiety. Dlatego uchwała była przygotowana z tą myślą, że wejdzie w życie 1 lipca 2019. Natomiast jeżeli ktoś pracuje na wcześniejszych szablonach, standardowych rozwiązaniach w uchwałach pisanych, że uchwała wchodzi z dniem wyjścia albo po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym, po prostu ten szablon został w tej uchwale poprzedniej zawarty i pracownik, a potem radca prawny, ani jeszcze innych wiele osób, które czytało tą uchwałę, nie zwróciło uwagi, że zły jest zapis w ostatnim paragrafie uchwały, który brzmiał, że uchwała wchodzi w ciągu 14 dni od opublikowania. To zostało, to było błędem. My ten błąd znaleźliśmy tydzień temu i niestety nasza reakcja już była spóźniona, ponieważ jak się okazało, sprawdzając dziennik urzędowy, uchwała została dzień wcześniej opublikowana. Jak została opublikowana, to
nie ma innej rady, jak sprostowanie tej uchwały, wprowadzając nowy zapis. Że ten nowy zapis jest, jak Państwo widzicie, w tym projekcie uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Ale wcześniej musieliśmy dopisać w paragrafie 6, że traci moc uchwała podjęta 21 maja 2019. Czyli ta wcześniejsza, bo ona już została opublikowana, czyli weszła w życie. Żeby nie obowiązywała tamta uchwała, musi być w tym paragrafie 6 taki zapis, a właściwy zapis obowiązania uchwały w paragrafie 7. Tyle, tyle wyjaśnia będą uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby. Bardzo proszę, bardzo proszę. Odnośnie tej blankiety wystawianej, jakby proszę o imieniu mieszkańców, to żeby to co miesiąc były za opłatę, ponieważ to jest ma być. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani radna Stawina. Na jakim etapie teraz mamy, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego przetargu i czy mamy już wszystko zawarte, czy mowa jest o cenach i czy ta cena to nie jest ten moment? Nie jesteśmy, to nie jest tematem naszych obowiązków, to jest zmiana uchwały, tylko i wyłącznie. Nie możemy niestety rozmawiać. Jeśli Państwo sobie życzą, to po zakończeniu sesji Pan Wójt udzieli i tak. Proszę bardzo, to jest Państwa. Proszę bardzo, pan skarbnik. Myślę, że do czasu, że w tym momencie odnośnie tego artykułu i tych cen, żeby mieszkańcy już usłyszeli, czy można powiedzieć, że takie ceny są wysokie? Tak, oczywiście. Tak, oczywiście. Ja jeszcze tylko chciałem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, proszę Państwa, chciałem, żebyśmy powiedzieli naszym mieszkańcom, że my uchwałę przyjęliśmy i my jej nie zmieniamy. Tam był tylko błąd, który polegał na tym, że nie precyzyjnie została określona data wejścia w życie tej uchwały. Gdybyśmy nie dokonali tej zmiany, to musielibyśmy naliczać nowe stawki od tam wejścia, od opublikowania dzienników urzędowych, czyli gdzieś od około połowy tego miesiąca. W związku z powyższym, że my mamy umowę ważną do końca czerwca i na zasadach, które do tej pory obowiązywały, więc byłoby to jakby niepotrzebne dodatkowe obciążenie naszych mieszkańców kosztami o te 15 dni. W sumie ta kwota nie byłaby mała, bo myśmy to z panem wójtem tutaj tak powiedziałbym orientacyjnie policzyli, to byłaby to kwota około 50 tysięcy. W związku z powyższym musimy po prostu poprawić ten błąd i wprowadzić tą datę, którą żeśmy tutaj wstępnie na posiedzeniu Rady ustalali, czyli data 1 lipca 2019 roku. Tego dotyczy ta poprawka. Jeszcze mi tutaj prosił pan radca, żeby zabrać głos, bo tutaj jeszcze w tym druku, który Państwo otrzymali, jest pewna nieścisłość, więc sobie to zaraz doprecyzujemy, ale uważam również, że możemy dzisiaj powiedzieć mieszkańcom o wysokości tej stawki, bo to akurat jest związane z tą uchwałą. Bardzo proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ponieważ mamy teraz takie dobrodziejstwo jak tutaj kamerę i może to wydają też mieszkańcy, mam taką nadzieję, się wypowiedzieć właśnie artykułu, który się pojawił, takiego krótkiego artykułu na forum Facebooku, gdzie tu Pan pisał, że gmina jak gdyby pobierze kwotę zawyżoną o 390 tysięcy złotych. Chciałem to sprostować i podkreślić, że jest to wprowadzanie mieszkańców w błąd. Dlaczego, proszę Państwa? Po pierwsze, Pan podał kwotę, ilość mieszkańców 7636, to jest liczba osób zameldowanych na terenie gminy. Nie liczba osób zamieszkujących. Nie ma takich danych jak ilość osób zamieszkujących. Natomiast gmina pobiera opłaty od osób zamieszkujących, czyli w pewnym domu jest zameldowane 5 osób, a te osoby w tym domu deklarują, że zamieszkuje na przykład 3 osoby. Dlatego, że dzieci na przykład mieszkają, nie wiem, w Łodzi, studiują i na stałe mieszkają tam, a zameldowane są tu. To po pierwsze.
A więc mamy mieszkańców niewywodowane 6736, natomiast deklaracji zdeklarowało płaci osób 7184. Ja wiem, że może być zarzut, że czemu gmina nie dochodzi i nie wyszukuje tych osób, które nie płacą. Wyszukuje. Wyszukuje, weryfikujemy to na podstawie danych. Czasami, proszę Państwa, jest trudno udowodnić komuś, będąc w domu, że jakaś osoba zamieszkuje tu. To po pierwsze. Więc mamy nie 7636 osób, tylko mamy, proszę Państwa, 7184. A więc, proszę Państwa, 450 osób już nam w tej chwili nie deklaruje. Te osoby, które deklarują, też nie wszystkie płacą, bo ściągalność jest na poziomie 85,5%. I znowu może być zarzut, czemu taka mała ściągalność? Proponuje się wybrać do innych gmin i sprawdzić, jaka jest ściągalność. Bo tutaj z panem wójtem analizowaliśmy ściągalność i podatków, i innych należności w ten sposób, że wystąpiłem do Gminalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdania i uzyskałem od innych gmin z 5. Pewnie, że można jeszcze więcej wybrać. Ja poprosiłem o 5. I ściągalność będzie zapewne przy swoim poziomie. Są wystawiane tytuły, są upomnienia. Urząd działa w granicach prawa. Nie może tylko straszyć, wysyła upomnienia, wysyła tytuły i my to, proszę Państwa, robimy. A więc jeżeli płaci 85%, to z tych 7636 osób, które deklaruje pan, u nas płaci, proszę Państwa, tak naprawdę 6140 osób. Tak więc brakuje nam prawie 1500 osób w stosunku do tego, co podał pan. To po pierwsze. Jeżeli, proszę Państwa, policzymy tak jak pan, to nam braknie pieniędzy na sfinansowanie całego zadania. Bo gmina ma pieniądze zapłacić, a nie obiecać wykonawcy, że będzie miała pieniądze, kiedyś tam w przyszłości zapłaci. My musimy mieć gotówkę na koncie, musimy, proszę Państwa, mieć tak zwaną płynność finansową. Nie będziemy liczyli dochodów według osób zameldowanych i według stawki, którą przyjęliśmy, bo by nam brakło pieniędzy po 10 miesiącach. Poza tym, proszę Państwa, ten system ma się sam finansować. A więc mają być te pieniądze po prostu na koncie. Co jeszcze, proszę Państwa, chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że płacimy w firmie za zabytek śmieci, to jeszcze mamy inne koszty, o których tu Pan nie pisze. Mamy, proszę Państwa, też administrację, która to musi obsłużyć. Osoby, które mają właśnie dochodzić tych roszczeń, mają ścigać tych ludzi, żeby składali deklaracje, to się samo nie zrobi. To też musi ktoś pracownik, któremu musimy zapłacić. I proszę Państwa, nam zostaje po tych wyliczeniach moich, a więc te 6142 osoby, które faktycznie płacą, to nam daje nadwyżkę 86 tysięcy złotych. Daje taką nadwyżkę, rzeczywiście. Ale my utrzymujemy też z tego 1,5 etatu ludzi. Jedna osoba, która egzekwuje należności, upomina, zbiera deklaracje. I jedna osoba, która nam to nadzoruje, pan Tomek Kuczek, jest 60% z tych pieniędzy. Poza tym, proszę Państwa, tam są niewielkie pieniądze, naprawdę niewielkie, że 10 tysięcy na rok na taką obsługę, oprócz wynagrodzeń, ja już to mówiłem kiedyś, między innymi zbieramy też leki z aptek. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zadać? Bardzo proszę. Jeżeli w naszej gminie jest pola etatu, to co w innych gminach? W innych gminach nie ma etatów na obsługę tego typu zadania, które wygląda. Skoro w innych gminach, że wszystko tutaj ościenne, te kwoty są sporo niższe, są mniej po prostu, także nie możemy tego tematu unikać. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Możemy też informacje uzyskać, podejrzewam, że to jest podobne. Tylko jeszcze, proszę Państwa, właśnie konkretna oferta danej firmy, my nie dyskutujemy z tym, jaka jest oferta. Ktoś sobie wyliczył cenę usługi, tą cenę zaoferował, wybieramy najkorzystniejszą ofertę. Proszę Pani Sekretarz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o oferty, oferty składają przedsiębiorcy w ramach przetargu. Można byłoby zadać pytanie, wystąpując do przedsiębiorcy X, dlaczego pół roku temu złożył ofertę na usługę i ją wycenił na 600 tysięcy, a pół roku później wycenił ją na 1 600 000. Odpowie Pani? Odpowie Pani
przedsiębiorca. Tak skalkulowałem. Taka jest moja propozycja. Bo pani wiem, że ma na myśli Nowe Brzesko. Nowe Brzesko musiał przetargować w listopadzie, mieli oferty. Czemu ten przedsiębiorca, który tam złożył ofertę, która po skalkulowaniu, po przeliczeniu na mieszkańca dała kwotę 10 zł, a dla nas dał ofertę, która po przeanalizowaniu, po przeliczeniu daje wysokość opłaty na mieszkańca 23 zł. Dziękuję. Bardzo proszę. Kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, na razie oddaję głos panu radcy, proszę. Proszę Państwa, projekt tej uchwały, bo tamten nie dał jeszcze troszeczkę zmian. Proszę bardzo. Proszę Państwa, żeby uzyskać absolutną pewność, że nie będzie w życie poprzednia uchwała, to niektórzy powiedzą, że to jest zapis dla ekstremalnych turystów prawnych, ale ja bym zaproponował tutaj zmianę w paragrafie 7. Mianowicie miałbym brzmienie takie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019. Wyjątkiem paragrafu 6, który wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2019. Tutaj już to kolejne wydarzenie nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Mogliśmy sobie delegować, bo to jest prawo miejscowe. To jest publikowane, zapiszemy. Otóż, proszę Państwa, ten paragraf 6, o którym tu mowa, który miałby wejść w życie wcześniej, to jest właśnie przepis, którym Rada uchyla poprzednią uchwałę. Tak, to już jest rzeczywiście doprecyzowane na poziomie akademickim, ale myślę, że żebyśmy już nie musieli do tego tematu wracać. Proszę bardzo, kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zatem, proszę Państwa, pozostało nam tylko podać pod głosowanie uchwałę. Przypominam, głosujemy projekt, który określony jest jako projekt dotyczący punktu drugiego. Z autopoprawką tutaj dotyczącą paragrafu 7. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tym głosowaniem zakończyliśmy porządek naszych dzisiejszych obrad. W związku z tym jestem tylko Państwu winien informację, że uchwała będzie nosiła numer 58. Proszę, 8 przez 58 2019. Proszę Państwa, na tym zamykamy posiedzenie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Sesje nadzwyczajne mają tyle siebie, że się szybko kończą, bo rozmawiamy tylko na konferencji. Ale widzę, że temat tych dzieci jeszcze budzi emocje, więc być może i taką mam propozycję, żebyśmy do tego tematu w wolnych wnioskach następnej sesji wrócili. Jeśli mamy jeszcze jakieś pytania, dyskusje, chciałbym, żeby nasi mieszkańcy mieli pełną wiedzę na temat tego, dlaczego została, dlatego nie obowiązywała do końca roku stara umowa na wywóz śmieci, dlaczego musieliśmy podjąć tą umowę wcześniej, dlaczego są takie, a nie inne stawki, bo ja rozumiem, że to budzi pewne emocje, jeśli chodzi o wysokość tej stawki. I to by trzeba było po prostu, żebyśmy dogadali. Odnoszę wrażenie, że nasza gmina tutaj miała i tak stosunkowo niezłą sytuację, bo myśmy płacili bardzo niskie stawki do tego momentu, dopóki firma, która
nas oczekiwała, nie stwierdziła, że zepnie tą umowę, ponieważ opłacalność jest żadna wywożenia śmieci z naszej gminy, są też te działania, wszystkie o tym, żeśmy mówili, musiały nastąpić. Proszę Państwa, na tym kończymy posiedzenie. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady.